Hej aloha, dziś nie będziemy się uczyli żadnej nowej piosenki, a chciałbym wam pokazać wyjątkowy, customowy instrument, który wyszedł spod ręki Roberta z Beeper Art Custom Guitars. Gitary czy ukulele od Roberta mogliście już nieraz podziwiać na moich kanałach. Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym instrumentem pojawiającym się na My Ukulele World, który wyszedł spod ręki Roberta, jest to w pełni spersonalizowane, malutkie sopranino inspirowane Gibsonem SG. Ale dziś nie o nim, a o ostatnim uku, które opuściło pracownię Beeper Art i zostało wykonane na specjalne zamówienie jednego z widzów naszego kanału, którego serdecznie pozdrawiam. Jest to typowe elektryczne ukulele z korpusem typu Solid Body w rozmiarze koncert. Piękne, prawda? Może zanim próbki audio, to garść technikaliów. Korpus został wykonany z jesionu w wykończeniu open pore. Bardzo ciężki, jednak ma to bardzo pozytywny wpływ na brzmienie i sustain. Na korpusie mamy solidny stalowy most z mocowaniem strun przez body. Piękny biały pickguard nawiązujący do Fendera, na nim dwa potencjometry głośności i barwy. A przetwornik? Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że uku jest napędzane jakimś piezoelektrykiem. Jednak nic bardziej mylnego, pod pigwardem jest schowany jednocewkowy przetwornik elektromagnetyczny oparty o magnes ceramiczny. Bardzo ładnie dogaduje się z efektami z kostek i można naprawdę czarować brzmieniem, ale to za chwilkę. Przyjdźmy na gryf, który został wykonany z klonu. Na podstrunnicy nabito 18 progów, wyżej mamy kształtną fenderową główkę, a na jej odwrocie stroju pilnują 4 w linii, typowe dla strata klucze. Tyle z technikaliów, może pokażę wam, jak brzmi to cudo. Wzmacniacz, z jakim sparuje ten instrument, to stary, modowany Randall RX35DM, a dla urozmaicenia w pętle wepnę jeszcze kilka kostek od Dan Electro. Thank you.
brzmieniowo cudo. Dzięki jesionowemu korpusowi instrument może i jest ciężki, ale wynagradza nam to piękną barwą brzmienia i mega długim sustainem, jak na ukulele. Jednocewkowy przytwornik ukryty pod pickguardem jest bardzo czuły na artykulację i świetnie dogaduje się z efektami podłogowymi, a nawet na przesterach za bardzo nie brumi i nie sprzęga. Jeżeli chodzi o wygodę gry, bajka. Gryw bardzo dobrze i pewnie leży w ręku. Wszystkie elementy zostały spasowane wzorowo, nie ma żadnych niedoróbek, ale jest to jednostkowa lutnicza robota. Wszystko jest tu wykonane z dbałością o najmniejszy detal. Fabryczne ukulele nie mają podjazdu, nie są tak dobrze wykonane, z taką dbałością, nie mają tak dobrze wysezonowanego, dobranego drewna. No cóż, żal mi się rozstawać z tym Stratocasterem. Chciałbym go zatrzymać na choć trochę dłużej, ale myślę, że osoba, która zamówiła ten instrument od Roberta, będzie mega zadowolona. Instrument marzenie.